Stacja Geofizyki w ZG Rudna zatrudnia 7 pracowników, a jeden z działu Tąpań pracuje z nimi doraźnie. Rocznie jest około 20 tysięcy wszystkich zjawisk sejsmicznych. W ostatnich 3 latach mamy około 72 zjawisk, powyżej 10 do 6 dżula. To są zjawiska silne, które są potencjalnymi zagrożeniami dla tutaj ruchu kopalni. Wstrząsów nie da się przewidzieć, ale by zmniejszyć ryzyko samoistnego ich wystąpienia, w kopalniach miedzi stosuje się wstrząsy prowokowane. Licząc? Od 6 w górę, tych silne wstrząsy, blisko 40% była prowokacja, czyli możemy powiedzieć, że prawie co drugi, co trzeci silny wstrząs wystąpił w momencie, w którym chcieliśmy, żeby wystąpił. Staramy się, aby ta prowokacja tych wstrząsów była w tych czasach technologicznych poza pracą pracowników zatrudnionych w spółce. Mówiąc o wstrząsach, używamy określenia górnicza 6 albo 7. Te skale opracowano specjalnie dla kopalń. Magnitudy, jak przypomina Eugeniusz Koziarz, zostały opracowane dla trzęsień ziemi. Gdybyśmy stosowali tylko magnitudę stricte, to nie mielibyśmy całkowicie obrazu zjawisk małych. Niskich, słabo energetycznych, także dlatego dla potrzeb kopalń zostały opracowane skale, powiedzmy lokalne, które one odnoszą się już w tej relacji dżula. Można przeliczać to. My się porównujemy dzisiaj praktycznie do książa. Jeśli liczymy energię sejsmiczną, to porównujemy tą energię do wyznaczonej energii w książu. Tak samo dla kopalnianych służb ważne jest to, czy dane zjawisko było tąpnięciem, czy odprężeniem górotworu. Chodzi o bezpieczeństwo pod ziemią. W wyniku wstrząsu dochodzi do utraty statyczności, tąpnięcie wyrobisk, jego niedrożności, jego wyrobisko traci swoją funkcjonalność. Przy odprężeniu tą funkcjonalność wyrobiska możemy przywrócić. Czy tąpnięcie, czy odprężenie oprócz wstrząsu jest dopiero możliwe do oceny po wizji lokalnej na dole. Jeśli ocena jest taka, że te wyrobiska, gdybyśmy weszli, ma charakter może odprężenia, ale niestabilne, to wolimy nie wpuszczać ludzi i wyłączamy je i klasyfikujemy jako to wyrobisko po tąpnięciu. Dodajmy jeszcze, że kopalniane stacje sejsmiczne rejestrują także wstrząsy występujące w różnych stronach świata. A historycznie, jak dodaje Eugeniusz Koziarz, rejestrowały nawet próby nuklearne. Wszystko, co skorupa Ziemi potrafiła przenieść.